Dzień dobry, jesteśmy w Benicach. Gospodaruję z ojcem i z dziadkiem na gospodarstwie około 150 hektarów. No i mamy tutaj dwa kombajny. Ostatnio dwa lata temu zamontowała firma Naglak klimatyzację i kabinę do tego modelu Bizona, który ma 35 lat w tym roku. No i ciągle nim mucimy. Bo to jest cena już tego kombajnu, to już jest cena złomu praktycznie, ale swoją pracę wykonuje. I mamy tutaj też drugi kombajn, co też pracuje od 4 lat. No i jeden drugiemu pomaga w żniwa. Przygotowania do żniw wypadły w tym roku bardzo dobrze, bo zaczęliśmy kombajny szykować gdzieś tak na początku maja, żeby już wyjechać od razu w pole. Jak przyjdzie tylko pogoda i gotowość zboża też do omłotu, to wszystko jest zapięte zawsze na ostatni guzik. No jak tu widzicie, jesteśmy właśnie we wnętrzu najnowszej kabiny od producenta Naglaka z Koźmina. I tutaj mamy panel klimatyzacyjny. Dodatkowo jest w opcji zastosowane obicie kabiny, które wygłusza gdzieś odgłosy z silnika z zewnątrz gdzieś o 30%. Mamy tutaj w standardzie dodatkowo taki wentylatorek, jakby komuś jeszcze bardziej chciało się ochłodzić. No i szyby są przyciemnione minimalnie, że dodatkowo też to słońce tak nie nagrzewa kabiny. No i tutaj mamy też dodatkowe pokrętła, regulujemy sobie siłę klimatyzacji i trzy prędkości nagrzewnicy. Wnętrze mamy w kabinie bardzo wszechstronne. Widzimy bardzo header podczas omłotu polegniętego zboża. Nie trzeba w ogóle wstawać tak, jak było kiedyś w starszych Bizonach i w starszych kabinach, że gdzieś tam doglądać jednego czy drugiego boku headera. Dodatkowo mamy żaluzję, która podczas zachodu słońca nam zasłania trochę to słońce i też właśnie są zastosowane własnej technologii światła LED-owe, które urozmaicają pracę nocną podczas omłotu. I też jest reflektor, który przy wypróżnianiu zbiornika pokazuje nam, żeby nie przesypać przyczepy ziarnem. No witam, Bogumił Baranek z tej strony. Znajdujemy się w Michałowie, w gospodarstwie rodzinnym, które prowadzimy już dość dawno. Hodujemy bydło mleczne, no i oczywiście opasy.
60 tutaj mamy od 85 roku, od nowości w tym roku. Na wiosnę wziąłem się za kapitalny remont, jak widać. Jest cała ładnie odnowiona. W tym roku też zaraz zakupiłem od razu do tego nową kabinę. No, chodziłem po tych kabinach wszystkich i okazuje się jednak, no, u naglaka chyba są te kabiny najlepsze. No jak widzicie, no, kabina jest przestronna, wygodna i w miarę dosyć mniej cicho. Kabina jest bardzo przestronna, dużo miejsca jest w niej, można zjąć pasażera w razie czego. Wygłuszona jest dosyć ładnie, szyber dach ma. Miejsce na radio oczywiście. Tu też mamy takie ładne drzwi otwierane na bok, które można zamknąć sobie, uchylać w trakcie jazdy. Zaletą tych kabin jest też to, że po prostu tu są stworzywa, które nie będą rdzewieć w przyszłości, tak jak pierwsze stare kabiny. Reprezentujemy firmę AgroTour, która zajmuje się bezpośrednio produkcją wspomagań do ciągników Ursusa C330, C360. Produkujemy również pełną gamę ładowaczy czołowych do wyżej wymienionych modeli. Drodzy Państwo, mamy zamontowane na ciągnikach pokazowych produkty firmy Naglak. To są kabiny. Kabiny wykonane są z tworzyw sztucznych. Tworzywa te w pełni zaspokajają oczekiwania mechaniczne. Kabiny są dodatkowo wygłuszone. Mają zachowane wszystkie środki bezpieczeństwa, hartowane szyby, konstrukcja stalowa poddana testom i badaniom, co jest potwierdzone znakami jakości, certyfikatami. Kabiny sprawują się bardzo dobrze, podnoszą zarówno komfort użytkowania tego ciągnika, jak i jego estetykę. Jak widać zresztą na zdjęciu, jest to bardzo zbliżone do produktów zachodnich. Kabiny te stosujemy już od 10 lat, jest już to któryś z wzorów, wzory są ciągle zmieniane. Każdy z nich jest w jakiś sposób udoskonalony, jest dokładane ogrzewanie, jest dodatkowe wygłuszenie tych kabin, co powoduje, że praca tego rolnika staje się o wiele przyjemniejsza i bardziej efektywna. Dalsze badania i postępy firmy Naglak rokują na to, że te kabiny będą ciągle unowocześniane, co cieszy się niezmiernym zainteresowaniem wśród rolników. Współpraca firmy AgroTour i firmy Naglak trwa około 10 lat. Jest to bardzo owocne. Prezentujemy nasze wyroby na wszystkich znaczących wystawach krajowych. Zainteresowanie w przeciwieństwie do ciągników, które już są w pewien sposób wyeksploatowane, z roku na rok rośnie, co powoduje, że nasza produkcja ma jakiś sens.